Witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze włosy niewyprostowane. Zapraszam was na kolejnego vloga. I dzisiaj po prostu jest taki fajny dzień, rodzinny bardzo. Idziemy na spacer, ale w międzyczasie też na kanał główny Bona Boogie Silver nagrywam ulubieńców od kuchni. Czyli jeżeli śledzicie mnie tam, to raz na jakiś czas pojawiają się tacy ulubieńcy, w których kręcę takiego mini vloga, co w ten dzień robię. Potem kręcę ulubieńców i tego samego dnia wrzucam na kanał. Także tacy ulubieńcy wraz z mini vlogiem. Dobra, chciałam wam jeszcze dzisiaj szybko pokazać książki z polskiej księgarni internetowej tutaj w UK, którymi jestem oczarowana. Są też trzy książki dla mamy, więc dzisiaj jest plan taki, że muszę wam powiedzieć o tej księgarni, muszę wam koniecznie pokazać te książki, bo ja już od dwóch dni je wącham, po prostu się tak z nich cieszę. A książki to oczywiście na temat zdrowego odżywiania, kulinarne, przepisy, także jeżeli chcecie poznać super książki, dowiedzieć się o fajnej, niedrogiej, internetowej księgarni w UK, to oczywiście zostańcie z nami. A tymczasem lecimy na spacer i oczywiście zabieramy was ze sobą. Za chwilę nastąpi wymiana obudowy, bo już ta mi się znudziła i taka brudna jest, także takie kolorki niedługo będą. Słuchajcie, postawiłam na okno, mąż mi przyniósł rozmaryn i pietruszkę i postawiłam na okno. Okropnie to się tu prezentuje, no ale ta pietruszka cały czas tak jakoś nie chce powstać. Hej Krzysztof! Leo! Zastanawiamy się właśnie z Krzysztofem, jaki outfitik dzisiaj dla Leo, bo jest słonecznie, ale trochę zimno. A to jest ulubiona książka Leo, którą dostał od babci i od wujka w Polsce. Gospodarstwo. Okej, także to są wszystkie moje dobroci. Jak wiecie, uwielbiam książki o tematyce zdrowego odżywiania, książki kucharskie, zdrowe przepisy, porady. Kocham ogólnie poradniki. I tu są trzy książki dla mojej mamy, która sobie wybrała. Więc pozwólcie, że najpierw pokażę wam książki, które wybrała sobie moja mama. Linki do książek, bo bardzo dużo z was mnie pyta o te książki. Ja planuję też na kanał główny, na Boogie Fituje, nagrać właśnie film, w którym pokazuję raz na jakiś czas ulubione swoje książki właśnie na temat zdrowego odżywiania, itp. itd. Także linki do wszystkich stronek z polskiej apteki, chciałam powiedzieć, z polskiej księgarni zostawię wam na dole. Ceny naprawdę atrakcyjne, mają wiele promocji, więc super. Pierwsza książka, którą wybrała sobie moja mama, Jedz, aby żyć zdrowo. Bardzo dużo przepisów, fajna treść, mega gruba, więc ekstra. Kolejna książka, którą moja mama sobie wybrała, to Jak nie umrzeć przedwcześnie. To są mega porady. Ja się śmieję, że to jest taka wielka właśnie encyklopedia. Dużo się można z tej książki dowiedzieć. I tak, Mariola Bojarska. Tam Krzysztof Leo się ubiera. Mariola Bojarska, Życie ma smak. Bardzo dużo przepisów, przepięknie wydana książka. Moja mama bardzo lubi tę panią i ma wszystkie serie, wszystkie jej książki i brakowało jej tylko tej, także taką sobie mama książkę wybrała. Jeżeli chodzi o mnie, ja uwielbiam Anię Starmach. Lubię jej przepisy, lubię jej programy w telewizji, które lecą. Lubię jak gotuje, bardzo mi się to podoba, fajnie dobiera składniki. Także tutaj Anna Starmach razem ze swoją trenerką. Książka Lekkość, bardzo fajna, podstawowe ćwiczenia, sympatyczne przepisy, fajnie wydana, taka, wiecie, do przejrzenia, do zainspirowania się pomysłami kulinarnymi, super. Kolejna książka to coś dla całej naszej rodzinki, czyli dziecięce menu dla całej rodziny, 160 przepisów na zdrowe i smaczne dania, nie tylko dla dzieci. Przepięknie wydana książka i naprawdę skarbnica wiedzy, jeżeli chodzi o gotowanie dla maluszków. Coś innego, naprawdę, tutaj są tak fajne przepisy, tak super dobrane składniki, więc z tej książki naprawdę się cieszę. Fajna, fajna, w twardej okładce. Super. Książka, która jest chyba na drugim albo na pierwszym miejscu z tych wszystkich, które tutaj mam, to Beata Sadowska i Jak tu nie jeść. Tak pięknie wydanej książki nie widziałam dawno. One wszystkie są przepięknie wydane, ale ta naprawdę zachęca do tego, żeby mieć ją w ręce, żeby ją przeglądać. Jest to na początku troszeczkę przepisów dla maluszka, troszkę dla nas dorosłych, napoje na odporność, kawa. Z tego co kojarzę, Beata Sadowska nie je glutenu chyba i nabiału, ale przepisy są naprawdę dla całej rodziny. Ekstra, także polecam serdecznie. No i książka, która ostatnio naprawdę po całości mnie rozwaliła,
Uwielbiam. Książka jest przepiękna, w grubej okładce i to jest coś dla tych osób, które nie wiedzą, co mają zjeść na śniadanie. Jest naprawdę mega, ale to mega dużo pomysłów na pyszne, pożywne, a przede wszystkim zdrowe śniadania. Także naprawdę ogromna inspiracja. Także tak jak mówię, ogromna inspiracja, jeżeli chodzi o śniadania. I ostatnia książka, ja absolutnie nie jestem na diecie bezglutenowej, ale lubię nowe pomysły, nowe potrawy, pysznie bez glutenu. I zobaczcie, wydanie też jest urocze. Także taka kolejna książka. Linki do książek zostawiam Wam na dole. Jeżeli jesteście z UK, to polecam Wam właśnie polską księgarnię internetową. Wszystkie namiary zostawiam na dole. Tak jak mówię, ja będę zamawiać coraz to nowe książki. Także koniecznie dajcie znać, czy chcecie raz na jakiś czas na Boogie Fituje takie moje ulubione książki, tak, z przepisami. Zdrowa żywność. Brak miejsca na karcie. Cały czas brak miejsca na karcie. Muszę zaraz wszystko pokasować i wychodzimy. I zdecydowałam, sam wózek jedzie. I zdecydowaliśmy się na taką stylówkę dzisiaj, tak? Jest cieplutko i przyjemnie. Co tam jest? Ptaszek? Ptaszek? Ptaszek tam jest. Żeby przejść do miejsca docelowego, gdzie będziemy spacerować, musimy przejść tutaj przy ulicy i słuchajcie, jak będziemy w sumie wracać ze spaceru, to zajdziemy do Tesco, bo zachciało mi się surówki, ale nie uwierzycie jakiej. Ja tą surówkę jadłam chyba z 5 lat temu, naprawdę. Ale głośno. Aż wstyd się przyznać, ale tak. Marchewka tarkowana, tarkowane jabłko, czerwona cebulka i odrobina oliwy z oliwek. Uwielbiam i polecam. Także musimy zajść, bo skończyła mi się marchewka i potrzebuję marchewkę do dzisiejszej surówki na obiad-kolację, bo tak jak mówię, dzisiaj po prostu dużo się dzieje. Nagrywam jeszcze ulubieńców, mini vloga do ulubieńców, także pewnie dopiero po nagrywkach zrobię suróweczkę. A w naszym Tesco na przecenie z 35 funtów na 28 są oczywiście ten Bitbu. Dajcie znać, czy macie. Słyszałam, że super. I tak myślę, czy nie kupić jako jeszcze taki dodatek do prezentu właśnie dla Leo, tego skaczącego, tańczącego, uczącego robocika. Dajcie znać, jeżeli macie, bo słyszeliśmy super opinie. To jest najbliższe prawo, to opatrzę. Very nice. Patrzcie, jakie kubki fajne. Kochani, takie rozdziały jesteśmy. Krzysiek pobiegł po marchewki, bo kupiliśmy wszystko, co było trzeba, oprócz najważniejszej marchewki na dzisiaj. Także, o, jest już z marchewką. Super.